Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie, znowu jestem bez makijażu, to znaczy mam wymalowane oczy, brwi, oczy, natomiast nie mam podkładu, nie mam wykonturowanej twarzy, a to dlatego, że mam dwie nowości z Belle, kupione wczoraj w Biedronce i pomyślałam sobie, że tak na gorąco nagramy sobie test i zobaczymy, czy te produkty są fajne, czy nie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że oni mają jakieś nowe rzeczy w swojej szafie, zobaczyłam to zupełnie przez przypadek i okazało się, że oprócz tej serii jest jeszcze jakaś inna seria, tych kosmetyków jest tam bardzo dużo, natomiast ja kupiłam tylko właśnie stick do konturowania, który ma dziwny kolor, bo ja, słuchajcie, myślałam w ogóle, że to jest pomadka. No zobaczcie. A tu się okazuje, że to jest sztyw do konturowania twarzy. On był tylko w jednym kolorze. Natomiast BB Cream More Natural Skin, tak się nazywa. On występuje w dwóch kolorach. I teraz mam tutaj Instagram otwarty i przeczytam Wam, co mówi producent o tym kremie BB. Redukuje widoczność porów, reguluje wydzielanie sebum, działa normalizująco, nadaje skórze naturalny wygląd. Także jestem ciekawa. Kolory są dwa, ja wzięłam Ivory. Drugi kolor to jest Natural Beige. I powiem Wam tak, różnica jest bardzo duża między jednym i drugim. Ten jest dość jasny, ale wiecie co? Mi one bardzo ściemniały na dłoni. Jak wyszłam ze sklepu, to zobaczyłam, że... Bo ja wtarłam te swatche, to zobaczyłam, że mam bardzo ciemne plamy, więc jestem ciekawa, czy... Zobaczcie, bo on tak wygląda bardzo jasno, natomiast zobaczymy, jak będzie na twarzy, bo to jest zawsze inaczej. Także ja dzisiaj nałożyłam sobie tylko znowu to serum z Bandy, ponieważ nie chcę mieć za dużo tych wszystkich rzeczy na twarzy. Więc ostatnio, jak testowałam Wam ten krem CC z Lumen, to też miałam tylko serum, dlatego że jak nałożyłam jeszcze krem, to było tego wszystkiego za dużo. Także zaraz zobaczymy, jak on wygląda. To będzie takie pierwsze wrażenie i taki całodzienny test przy okazji. Ten krem jest mniejszy niż standardowy krem, bo on ma tylko 20 gram. Także zresztą widzicie, to opakowanie jest bardzo malutkie. Oba te produkty kosztowały 10,99 i co, nie gadam już tylko, słuchajcie, nie gadam już tylko nakładam. Nie gadamy, ja gadam. No, nakładam, dlatego że jestem mega ciekawa, jak ten produkt będzie wyglądał na twarzy. I co, standardowo zaczniemy od połowy twarzy, może tej prawej. Będę nakładać jej gąbeczką dla odmiany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja po tym kremie CC stwierdziłam, że faktycznie na tą porę roku, która idzie na wiosnę, na lato, będę chciała coś lżejszego. Tym bardziej, że no jak widzicie, moja skóra, no tu mam coś czerwonego i przynoszę standardowo, natomiast moja skóra nie jest jakoś super ekstra wymagająca, więc chciałabym wyrównać koloryt, chciałabym też mieć ładnie rozświetloną tą skórę. O, widzicie, no te kropki są dość jasne, ale... To inaczej będzie po nałożeniu. Jak on już się wtopi w tą skórę, zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Opinie miał bardzo dobre. Dziewczyny pisały, że on ma dobre krycie, że pięknie wygląda, także zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Pachnie tak delikatnie. A bo to moja gąbka pachnie, poczekajcie. No nie, chyba ma taki delikatny zapach. Jest taki satynowy, ani matowy, ani świecący. Rozsmarował się ładnie, no jak taki krem, także ostatnio bardzo mi odpowiada właśnie taki, odpowiadają mi tego typu produkty. Niestety, jak widzicie, czerwone mam dalej, tutaj też koło nosa mam czerwone, więc on jakoś super nie zakrył. Bardziej znowu wyrównał koloryt, ale jest mega leciutki. W ogóle, słuchajcie, nie czuję, że coś mam na twarzy, także... Widzicie, tak delikatnie, on ma taki blask, co tutaj widzicie. A może na drugą stronę, słuchajcie, ręką nałożę, dłonią, palcami. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Ten krem z Lumen też nakładałam właśnie palcami i troszeczkę on inaczej. On się w ogóle nie nadawał do nakładania gąbką, więc zobaczymy, jak będzie z tym. Pod palcami, jak go nakładam, to tak mam wrażenie, że jest trochę suchy. Gąbką nie czułam tego. Nie wiem, czy nie za dużo nałożyłam. Gąbka też wchłania właśnie ten podkład, więc każdy kremowy produkt, więc trzeba troszeczkę chyba mniej nakładać palcami, jak się aplikuje. Ale zobaczcie, zupełnie jest inny efekt. Ja nie wiem, czy Wy to zauważycie. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Bardzo jest widoczne nałożone palcami. Ja go tutaj widzę. Nałożony gąbeczką, pięknie się wtopił, także wolę tą stronę. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale pewnie tak. Tak osiadł mi tutaj na twarzy po prostu, na tych włoskach, także
Krycie w sumie ma bardzo podobne. Krycie ma bardzo podobne z jednej i z drugiej strony. Nałożę sobie jeszcze troszeczkę tutaj może na nos. Ale efekt jest inny. Ja mam ogólnie przesuszoną skórę, więc ja dlatego produkty nakładam najczęściej właśnie gąbeczkami, bo... Gąbeczkami, gąbeczką. Bo wtedy ładniej ta skóra wygląda. Tutaj też sobie jednak doklepię, bo taka sucha troszeczkę warstwa mi się zrobiła. To jest taki widoczny. Niewyczuwalny na twarzy, ale widoczny. To tak. Póki co ten kolor jakby dość dopasował się do skóry. Może jest jaśniejszy ciut, co widać, ale też nie ma tragedii. Ja myślałam, że on będzie bardziej biały. No i tak to wygląda. Doklepany jest ok. Ale na przyszłość będę wiedziała, żeby po prostu nakładać go gąbeczką. Jeżeli macie skórę może tłustą, mieszaną, to inaczej, ale jeżeli macie taką właśnie przesuszoną jak ja, no to widzicie, ta strona troszeczkę inaczej wygląda niż ta. No dobra, także kolor jest chyba ok. Zresztą zobaczymy, jak ja nałożę jeszcze puder, bo ja troszeczkę teraz przypudruję już poza kamerą ten krem BB. Nałożę korektor pod oczy, dokończę makijaż oka. I wrócę do Was, ale pudrować będę tylko strefę T, dlatego że no chcę jeszcze ten stick wypróbować z Wami, także zaraz wracam. Dobrze, nałożyłam sobie trochę korektora pod oczy, troszeczkę koło nosa i to wszystko. Nigdzie więcej nie nakładałam. Przypudrowałam też strefę T. Wygląda bardzo lekko, znowu wygląda moja twarz tak, jakbym miała wyrównany koloryt i jakbym nic na niej nie miała, natomiast nie wygląda zdrowo. I nie wiem, czy nie wynika to z tego, że ten kolor jest troszeczkę... za jasny? Nie wiem, no zobaczymy, bo to jest, mówię, 5 minut po nałożeniu to jest za szybko, żeby cokolwiek mówić, więc jeszcze wykonturujmy twarz i zobaczmy, jak to wygląda po przybrązowieniu. Tak jak mówię, stick wygląda dziwnie, bo ten kolor jest taki, zobaczcie, jak kolor jakiejś pomadki. Ja jestem ciekawa, bo tam był tester, ale wiecie, te światła w Biedronce, no to tam nie ma co testować, więc zaraz tutaj zobaczymy na żywo, jak ten kolor wygląda. Ja ostatnio zaczęłam konturować sobie twarz tym moim stickiem z Golden Rose, zaraz porównamy sobie kolory, to jest numer... 23, on jest bardzo ładny. Wróciłam do takiego konturowania, ponieważ jakoś miałam ochotę. Po prostu, u mnie to się zmienia. Raz wolę bronzery takie zwykłe w kamieniu, prasowane, a raz wolę takie. Dość gruby ten stick jest. Poczekajcie, o. A jak on wygląda, jeżeli chodzi o pojemność? 12 miesięcy od otwarcia. To jest niby 01 numer, ale tam chyba nie było innego. Wszystkie były takie same. Nie mogę znaleźć gramatury, ile on ma, ale to nieważne. No wydaje mi się, że jest większe, ale po prostu takie opakowanie. I zróbmy sobie swatcha. Zróbmy sobie swatcha i zaraz będziemy... Aha, taki kolor, poczekajcie. Różnica jest, zobaczcie. Ten pierwszy to jest ten właśnie nowy z Belle, a ten jest Golden Rose numer 23. Troszeczkę inaczej wyglądają. Ten z Golden Rose jest jakby troszeczkę bardziej czekoladowy, a ten jest bardziej szary. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Jestem ciekawa, jak to będzie na skórze, żeby nie wyglądał na taki zbyt brudny ten kolor, bo on aż wpada trochę w fiolet. Zresztą to po opakowaniu nawet już widać, że to jest podejrzane opakowanie, więc ciekawe. Moja skóra jest raczej ciepła, więc nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Może trochę rozjaśnię, to będzie o lepiej. Dobra, spróbuję. On jest fajny, bo on jest wykręcany. Ten z Golden Rose musicie temperować, co nie jest fajną i przyjemną czynnością. Ja bardzo nie lubię tego robić. Natomiast ten jest wykręcany, więc to jest bardzo komfortowe. Bo jak gdzieś jesteście i nie macie temperówki, no to możecie sobie odkręcić i używać. Zrobię sobie na razie takie delikatne kreski tylko tutaj. Żeby zobaczyć, jak to będzie w ogóle ten kolor wyglądał. Pędzli mam kilka. Może takim sobie rozsmaruję. On jest takiej średniej wielkości. I zobaczymy, czy w ogóle... Rozsmarowałam i go nie ma. Całkowicie, słuchajcie... Całkowicie zginął. Kamera oczywiście to pokazuje mocniej, ale na żywo w ogóle nic nie widać. Słuchajcie, jakbym nic nie miała. No, nic nie widać. Także dołóżmy sobie kolejną warstwę.
Nie rozsmarujmy. Trochę suchy jest. Wszystko jakieś suche. Ten z Golden Rose troszeczkę ma inną konsystencję, to na pewno. Tak widać i nie widać. No mówię, na żywo niewiele widać. W kamerze jakby taki jest tutaj zarys tego, tego bronzera, tego policzka, tak jakby... Jakbym coś miała, natomiast na żywo tego w ogóle nie widać, także... Dobra, dołożę sobie wszędzie tak jak się konturuję. Ja nie konturuję czoła w żaden sposób, ja sobie tylko je delikatnie, może tu trochę, trochę tu. Delikatnie sobie po prostu dokładam, żeby przybrązowić tą skórę, no bo ona jest jednak troszeczkę biała i wygląda nieładnie. Ja przeważnie na taki stick jeszcze daję zwykły bronzer, też żeby go przy tym utrwalić, no bo jednak kremowe produkty same jak zostają na twarzy, no to tak średnio. Więc ja zawsze jeszcze troszeczkę dam tego produktu sypkiego albo prasowanego, żeby utrwalić. No nie, muszę wam powiedzieć, że nie widzę nic. Mam wrażenie, że wszystko zmazuje, jak próbuję to rozetrzeć. No może minimalnie, ale bardzo, zobaczcie. W bardzo niewielkim stopniu jest widoczne, więc... I tak to wygląda. Nie wiem, co sądzicie, czy wam się to podoba, czy wy to w ogóle widzicie. Bardzo, bardzo delikatny efekt. Na pewno jest dobry ten stick dla kogoś, kto dopiero chce spróbować właśnie takiej formy konturowania. Natomiast dla mnie średnio. Ten z Golden Rose jest troszeczkę lepszy. Bo ja jednak lubię mieć wykonturowaną twarz. Bałam się, że on będzie za fioletowy, a tu się okazuje, że go w ogóle nie widać. No może teraz, w końcu po którejś warstwie trochę bardziej to widać. Wiecie co, no jest dobra, jest ok, jakiś tam delikatny efekt jest, natomiast dla mnie to jest za mało po prostu, także... tak, nie wiem, 5 na 10 bym mu na razie dała, no bo to już możemy ocenić. Ocenimy jeszcze potem, czy to się w ogóle będzie trzymało na naszej skórze. Na naszej skórze, na mojej. Wezmę teraz pędzel i dołożę jeszcze jakiegoś bronzera, bo ja tak, dla mnie to jest za mało po prostu. I wezmę sobie może z Golden Rose, o ten. To jest Terracotta Powder 04. I dołożę trochę. Dołożę, bo ja chcę mieć... On bardziej ociepla skórę niż, niż nadaje jakiś mega, wiecie, mocny kontur. A właśnie mi o to chodzi, bo... Czegoś mi tu brakuje na tej skórze. Tak niby... O, teraz zobaczcie, zupełnie inaczej to wygląda. Też jest delikatny, ale jakoś tak... Mam wrażenie, że ładniej wygląda. Ja ogólnie ten bronzer na wszystko daję, bo właśnie przez to, że on ma taki delikatny, złotawy kolor, to podbija. Nawet jak macie zimny bronzer, to on tak podbija ten kolor i nie wygląda ten kolor za sztucznie, tylko jakoś tak mam wrażenie, że dopasowuje się do skóry, także... Tu trochę. I tak to wygląda. Słuchajcie, nie będę dawała rozświetlacza, różu ani nic, dlatego że chcę, żeby była dobrze widoczna twarz i żebyśmy po paru godzinach mogły zobaczyć, jak faktycznie trzyma się ten krem BB. Tak jak wspomniałam, przypudrowałam tylko strefę T pudrem z Eveline bananowym i pędzelkiem i to wszystko. Także reszty nie będę pudrowała, niech to tak zostanie. I co? Jest teraz godzina po 9:00, pojawi się standardowo za jakieś 4 godziny, zobaczymy jak ta buzia wygląda, no i potem po na pewno 8 godzinach, żebyśmy mogły zobaczyć jak będzie twarz wyglądała po całym dniu, także do zobaczenia. Wiecie co, jeszcze standardowo pokażę wam w innym świetle jak ta buzia wygląda. No bardzo naturalnie, jest glow, jest wyrównanie kolorytu, trochę jest jaśniejszy, ale przy przybrązowieniu wygląda to całkiem dobrze, także dobrze, że nie wzięłam tego ciemniejszego koloru, bo zastanawiałam się, dlatego że ja używam samoopalacz, więc ja nie lubię tego efektu, kiedy buzia jest biała, a reszta jest ciemna, ale tutaj widać, że on się jednak troszeczkę tak dopasował, troszeczkę może już nawet ściemniał, tak mi się wydaje. Nadal jest jaśniejszy, ale chyba nie jest taki biały, jak był zaraz po nałożeniu, także tak wygląda moja skóra. I co? Widzimy się za kilka godzin. Minęło jakieś 4 godziny od nałożenia kremu BB i tak wygląda moja skóra. Tak jak widzicie, jest blask. Tego blasku na początku nie było. Ta skóra wyglądała tak bardzo satynowo. Ja wam to chyba nawet powiedziałam. A teraz ma taki
blask, jak on się tak jakby ułożył na tej twarzy, wtopił się w tą skórę, to troszeczkę zaczął inaczej wyglądać. Wygląda dość ładnie, ale wydaje mi się, że tutaj troszeczkę za mocno się świeci. A to są tylko 4 godziny niecałe, także ogólnie skóra wygląda tak świeżo. Na pewno lżejszy jest krem Lumen z CC, to od razu widać. I na pewno to, co zauważyłam, to to, że on jest jednak dość jasny dla mnie ten kolor. Ale tak jak mówię, ja stosuję samoopalacz na ciało, więc to pewnie z tego wynika. Tutaj może tak nie widać tej różnicy, ale jak się odsunęłam, czy gdzieś siedziała na podłodze, wzięłam lusterko, to właśnie widziałam, że niestety, ale ta twarz jest taka trochę jak duch wygląda, tylko z kolei ten drugi kolor obawiam się, że on już by był za ciemny, bo jest duży przeskok pomiędzy właśnie jednym a drugim kolorem, ale to nic, ja sobie najwyżej następnym razem dołożę troszeczkę tego przyciemniacza podkładów z HEAN i tyle. Ogólnie to nie jest tak, że on nie jest widoczny na skórze, ale wygląda mniej naturalnie niż ten z Lumen, także wiecie co, ja wezmę sobie chyba teraz chusteczkę i przyłożę delikatnie, chociaż tutaj, nos, koło nosa i zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądał ten krem BB. Tak bardzo delikatnie. Tu nie ma jakiegoś, zobaczcie, sebum na chusteczce, po prostu tak się dziwnie jakoś za mocno troszeczkę świeci, o, tutaj w tych okolicach, bo reszta twarzy jest okej, przynajmniej tak zdrowo wygląda. Tu w ogóle jakoś tak dziwnie, jakbym miała bronzer niesorowany, ale trochę światło tak się odbija. Dobra. Ogólnie w miarę się wszystko trzyma. Nie widzę, żeby coś się rozmazało, zmazało. Wezmę sobie troszeczkę może korektora tego z Eveline i dołożę sobie go troszeczkę tutaj. To jest mój odwieczny problem, bo mam katar ciągle, więc tutaj troszeczkę dołożę i troszeczkę tutaj. Nie, no ładnie ta buzia wygląda, bardzo świetliście. Także jestem ciekawa, jak będzie się spisywał, jak będzie naprawdę ciepło na zewnątrz. Tylko mówię, buzia troszeczkę zdrowiej by wyglądała właśnie jakby była ciemniejsza. Ciut. Nie mówię, że taka, wiecie, mega ciemna, ale chociaż troszeczkę. I wezmę troszeczkę tego pudru z Eveline. Tak delikatnie tylko to sobie przypudruję. I nic więcej nie będę ruszała. I tak jest bardzo okej, zobaczcie. Jeżeli chodzi o ten stick, to on mi się nie bardzo podoba. On jest po prostu za jasny, za delikatny. Kolor ma okej. Bardziej się, słuchajcie, tej koloru obawiałam, a jednak jak się okazuje, chodzi o formułę. On jest coś za delikatny, także no będę go pewnie używała, natomiast wolałabym, żeby był ciut bardziej nasycony ten kolor i bardziej taki chyba ciepły mimo wszystko. Także dobra. Także to tyle na tą chwilę. Pojawi się znowu za kolejne jakieś 4 godziny i zobaczymy, czy to, co przypudrowałam, będzie się tak trzymało, czy znowu ta buzia zacznie się świecić. Także do zobaczenia za kilka godzin. I przyszedł czas na małe podsumowanie, ponieważ minęło już 8 godzin i moja twarz wygląda tak, jak widzicie. Czubek nosa się świeci. Ogólnie to przypudrowane miejsce tutaj koło ust i koło nosa, tutaj po bokach, jest w miarę matowe, cała skóra ogólnie jest taka świetlista, bo po prostu ten krem BB, on właśnie taki efekt daje na skórze. Ta skóra nie jest matowa, ona jest taka delikatnie świetlista, wygląda on bardzo naturalnie, nie widzę żadnego przesuszenia, żeby się gdzieś zebrał, czy koło nosa, czy na nosie, a jak wiecie, moja skóra ma tendencję do przesuszania i czasami mam problem z tymi wszystkimi produktami typu podkłady, kremy BB i tak dalej. Tu jest całkiem okej, co do utrzymywania się, to też widzę, że bronzer jest, wszystko jest, więc też jakoś super szybko nie zszedł mi ze twarzy, a minęło no już dobre 8 godzin. Co do koloru, to nie wiem, czy w tym świetle to zobaczycie, ale faktycznie ta buzia jest ciut jaśniejsza, czyli mimo tego, że na początku Wam mówiłam, że ściemniał mi na dłoni, jak zrobiłam swatcha, to na skórze, na twarzy jest ok, on delikatnie dopasował się do tej skóry. Momentami jest nawet, bym powiedziała, ciut za jasny dla mnie, ale nie ściemniał jakoś bardzo, także myślę, że warto wypróbować. Ja będę go testowała jeszcze z innymi kremami, z innymi pudrami, bo to jest tylko dzisiaj takie pierwsze wrażenie i
chciałam po prostu zobaczyć, czy on w ogóle jest wart zakupu, czy nie. I uważam, że tak, jak najbardziej jest wart zakupu. Natomiast no, więcej będę Wam mówiła na pewno na bieżąco we vlogach. Natomiast jeśli chodzi o ten stick do konturowania, to jest ciut dla mnie za jasny, bo on jest też słabo napigmentowany i niestety moja skóra jest chyba właśnie troszeczkę za ciemna, żeby zrobić sobie taki kontur, jaki ja lubię, ale to też ma swoje plusy, dlatego że jeżeli jesteście naprawdę blade albo nie umiecie posługiwać się takimi produktami, a chcecie się nauczyć, to on będzie dobry, bo nie zrobicie sobie nim krzywdy, możecie budować jakby to, ten kolor i nakładać jedną, drugą, trzecią warstwę. Ja zazwyczaj tak nie robię, staram się nałożyć raz, ewentualnie drugi raz troszeczkę poprawić, natomiast no mówię, jeżeli się uczycie albo jeżeli jesteście blade, to ten kontur też będzie inaczej wyglądał, zresztą właśnie to jest kwestia preferencji, bo niektórzy lubią tak tylko delikatnie podkreślić sobie te policzki, ewentualnie czoło. Ja lubię zdecydowanie mocniejszy kontur, więc dla mnie to jest troszeczkę za mało, ale ja go wykorzystam, ja go będę próbowała też z innymi podkładami, może będzie wtedy inaczej wyglądał, zobaczymy. Też będę Wam dawała na bieżąco znać i tak jak Wam mówiłam na początku, ogromny plus za to, że to jest produkt wykręcany, czyli nie musimy temperować. I to już, słuchajcie, jest wszystko. Dajcie koniecznie znać, czy macie coś z tej limitowanki, któryś z tych produktów, a może korektor. Korektory też próbowałam sobie, robiłam swatche i widziałam, że mają fajne kolory jasne i że są dość dobrze kryjące. Także jeżeli coś macie, koniecznie piszcie na dole w komentarzach, co i jak się u Was sprawdza. A tymczasem będę już kończyła. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i serdecznie zapraszam do kolejnych filmików. Do zobaczenia, cześć!